na przebić dwóch żołnierzy plus 17 żołnierzy desantów. Tutaj widzimy wersję dowódczą z wyposażeniem radiowym, z osobną instalacją elektryczną właśnie do obsługi tego radia. Wyposażenie w broń to jeden karabin maszynowy 762 SG-43. Prototyp był gotowy już w 1940. A widzimy już na horyzoncie, jak z linii wysunął się inny ciekawy wóz gąsienicowy. Wóz gąsienicowy, którego rodowód oczywiście to lata 70., ale sama modernizacja, którą będziemy zobaczyć w czasie tego właśnie operacji Południe, to modernizacja w ciągu lat 80. 70. Ale już za moment, na razie podziwiajmy jeszcze WTR-a 152.